Ja mam taki zwyczaj, że robię prezentacje za krótkie, więc są duże szanse, że skończymy wcześniej. Więc tak, tutaj dużo słyszymy o marketingu nowoczesnym, o marketingu takim startupowym, takim, który każdy z nas chciałby robić. Ja opowiem troszeczkę o czymś innym, ale najpierw chciałbym was zapytać, kto z was widzi się w klimacie startupowym, a kto w korporacji? Więc najpierw poproszę, żeby ci, którzy widzą się w klimacie startupowym, podnieśli łapkę do góry. Kto widzi się w takim klimacie? Okej. Okay. A kto się widzi w korporacji? Śmiało, tak? Dobrze. Okej. Okay. No to jakby to powiedzieć. Mieszkamy w takim kraju, gdzie raczej jak będziecie pracować w marketingu, to będziecie pracować w korporacji. Dlatego będę zaraz próbował przybliżyć punkt widzenia korporacji. Ja tylko chciałem powiedzieć organizatorom, że tam miga zero i to jest nie fair, bo aż tak krótko nie będę mówił. Reset zegara. Dobra, mamy bardzo dużo czasu. Okej. Chodzi o to, że korporacja to jest pewien specyficzny punkt widzenia i dla marketingowca to ma bardzo duże konsekwencje. I tak prawdę mówiąc, zupełnie szczerze mówiąc, większość rzeczy, o których tutaj jest mowa, jest z punktu widzenia korporacji niewykonalna, a już zwłaszcza niewykonalna w Polsce. Ponieważ korporacja ma coś takiego zazwyczaj jak centrala. Czy pewnie wiecie, że w Polsce mamy, no robimy zakupy w Lidlu, tak, kredyt, jak to powiedział Rafał Ziemkiewicz ostatnio, Polak kredyt bierze w niemieckim banku, jeździ niemieckim samochodem. Rzecz jest w tym, że tych polskich firm nie ma bardzo dużo, a wszystkie firmy zagraniczne, no raczej centrali w Polsce sobie nie zrobią. I co to oznacza dla marketingowca? Dla marketingowca oznacza to taką oto prawdę, że zazwyczaj będzie się wpisywał w politykę płynącą z centrali. Chciałbym, żeby to wybrzmiało dobitnie. Będzie się wpisywał w politykę płynącą z centrali. Czyli idziecie gdzieś pracować, tak? Przychodzicie, ostatnie 3 lata spędziliście na konferencjach marketingowych, jesteście zajebiście naładowani fajnymi pomysłami. Myślicie tylko, czy real-time marketing, czy zrobimy, czy Twittera już mamy? Nie mają Twittera. Nie, no to będzie pierwszy krok w ogóle, odpalimy Twittera i musimy po prostu wszystkie najnowsze kanały. No Instagram to jest oczywistość. A potem dostajecie coś takiego jak Social Media Guide, które zostało wyprodukowane w centrali, we Frankfurcie, albo w Nowym Jorku, albo w Londynie i ogólnie jest tak, tak. I to jest na pozór bardzo irytujące, ale wygrzebałem taki jeden malutki kejsik, który jest tak stary, że są duże szanse, że go nie będziecie pamiętać, bo on ma prawie 10 lat. Było to w czasach, kiedy Maciek Budzich robił takie prezentacje i mówił ludziom, że jest coś takiego jak social media i to już jest, robił takie konferencje o Twitterze, mówił, że idzie przyszłość. To było naprawdę bardzo dawno temu i case dotyczy firmy Microsoft. Jest związany z centralą. To, do tego możemy wrócić, chodzi mi o to. No więc w Microsoftie z centrali dostali taką oto reklamę i mieli do wykorzystania w swoich jakby wizualach tak zwanych, tak? Mieli jakiś produkt serwerowy, no typowa sytuacja, masz materiały marketingowe przychodzą z centrali. Stany, jak wiadomo, są krajem wieloetnicznym, więc taką oto reklamę dali polskiemu działowi. No i wtedy następuje co? No lokalizacja kontentu, tak? Zlokalizowali sobie kontent w polskim dziale Microsoftu. No i oczywiście zrobiła się wielka gównoburza, tak? Twitter, który właśnie wtedy jeszcze na ich szczęście w Polsce nie był tak umasowiony, rok był 2009.
Twitter wrzał, w ogóle kryzys, media zachodnie w Stanach mówił, jak to Microsoft w Polsce, to rasiści, to buraki, w ogóle skandal. Rzecznik Microsoftu przepraszał w ciągu doby. W ogóle było strasznie. Jeszcze zostawili mu rękę ciemną, żeby było śmieszniej. Zwróćcie uwagę, że kolor dłoni się nie zmienia, no nie? To w ogóle było oburzające, to już taki rasizm do kwadratu. To pokazywało, że chodziło tylko o kolor skóry, w ogóle, no straszne. Ale tu jakby wracamy do tego, co chciałem, żeby symbolizowało bezpieczeństwo, ale nie do końca to symbolizuje. Mianowicie do jakby nadrzędnego problemu, jaki ma korporacja. Korporacja posługuje się w marketingu takim największym wspólnym mianownikiem, który na przykład dla nich wygląda tak, że jest sobie jakaś globalna populacja, która ma różne kolory skóry, ma różne wyznania, ma różne religie i po prostu lokalnemu marketingowi wiąże to w dużej mierze ręce, tak? Jest to poprawność polityczna, ale z punktu widzenia firmy zupełnie strategiczna, tak? To są wszystko firmy notowane na giełdzie, czy te amerykańskie, czy niemieckie i oni po czymś takim, no w Stanach mają, jeśli tym szybko nie zarządzą, mają olbrzymie problemy, tak? Więc dla marketingowca to jest coś, o czym należy pamiętać, czego należy się spodziewać i wręcz radziłbym jakby antycypować to, przychodząc do nowej firmy. To znaczy najpierw się zapoznać z realiami, z tym, jak my operujemy, na co właśnie tutaj, tak jak Dagmara o tym wspomniała, to jest tak z perspektywy agencji. Ja też prowadziłem dłuższy czas agencję, więc faktycznie agencja musi najpierw dogadać się z klientem w ogóle, co wolno, a jeżeli przychodzicie do firmy jako marketingowiec, to też musicie to zrozumieć, jakie są te nasze delikatne tematy. Jakie są takich... My mamy zupełnie inne granice poprawności politycznej w naszym kraju. Tak, to ja wam podam jeszcze jeden przykład ze Stanów, od mojego byłego klienta w firmie Mozilla. Tak, robią przeglądarkę Firefox, właściwie jest to fundacja. Tam 3 lata temu zmieniała się osoba z CEO. No i wpadli na świetny pomysł, że awansują faceta, który jest Chief Technology Officer, czyli takiego, który robi tą przeglądarkę, inżyniera. No brzmi to super. I on był tym CEO przez chyba tydzień, bo okazało się, że rok przed tą sytuacją wsparł inicjatywę walczącą z legalizacją małżeństw gejowskich w Stanach. I jakby to było zupełnie przekreślające go i to w ogóle rozwaliło im wszystko, tak? Czyli no, w Polsce pewnie to by niejednemu pomogło w karierze, że z czymś takim by wyjechał, jak patrząc na jakieś tam, na naszych polityków, tak? Ale taka korporacja jak Microsoft musi się dostosować jednak do swojego głównego rynku. Na szczęście. Jeżeli chodzi o swobodę polskich marek, oczywiście ona jest większa. Tylko zastanówcie się właśnie, jak bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie mieli przyjemność pracować dla, powiedzmy, koszulkowo, tak? Okej, okay, i teraz chciałbym jeszcze trochę, pomijając już jakieś może mniej istotne rzeczy, chciałbym powiedzieć o czymś, o zagadnieniu innowacji w firmie, tak? Bo często w pewnym sensie cała ta konferencja dotyczy tego, że jest w marketingu bardzo dużo nowych, fajnych trendów. I jak pewnie zauważyliście, korporacje rzadko po nie sięgają, albo sięgają po nie na macierzystym rynku, tak jak tu Dagmara wspomniała o Super Bowl. Oczywiście w Stanach takiej Coca-Coli jest łatwiej zrobić kampanię, ponieważ oni ten proces są w stanie ogarnąć wewnątrz. Tak? Tylko chciałbym powiedzieć o tym, o tej innowacji, że dla firmy, dla korporacji to są jakby dwa przeciwne wektory, innowacja i pieniądze. Startup, o których tutaj jakby głównie jest mowa, startupy mają taki problem, nie mają kasy, chcą zrobić szum. Tak? Korporacja ma kasę, oczywiście to jest miło w marketingu, wszyscy sobie przybijają piątki, o, było o nas głośno, opisali, takiej powiedzmy Coca-Coli, opisali naszą kampanię, natomiast to nie jest ich realny problem. Ich realny problem to jest bardziej nie spieprzyć. O tych realnych problemach powiem za chwilę i to będzie jakby taka sedno tego też chcę dodać, ale
Pomyślcie o tym w kontekście forsy. Korporacja ma pieniądze, tak? Mój przyjaciel, który pracuje w marketingu Intela, nazywa to po prostu brute force marketing. Tak? Czyli po prostu gołą siłą. To nie jest dla nich problem, że oni nie mogą dotrzeć do ludzi i jak nie zrobią tej zajebistej akcji na Twitterze, czy gdzieś, czy na Facebooku, to ktoś się tam nie dowie, kto się ma dowiedzieć o nowej wersji produktu. To jest żaden problem. Tak? To jest, oni dlatego, jakby tak ważna jest innowacja, jak masz mały biznes, jak masz właśnie biznes, który nie może, nie jest korporacją, że nie masz tych pieniędzy, tak? Nie masz tego budżetu. Jeżeli masz ten budżet, to w pewnym sensie, oczywiście nie jest to idealnie wprost proporcjonalne, ale jest taka zależność, że możesz jednak i odpuszczasz, mówisz, dobra, nie zrobimy tego tak prowokacyjnie, jak moglibyśmy, bo właśnie te ryzyka są dla nas za duże. Wolimy wydać trochę więcej pieniędzy, dokupimy tej promocji postów czy czegokolwiek, ale nasze ryzyko będzie mniejsze. I to jest, chciałem powiedzieć, że to jest przykra konstatacja. Nie wiem, to jest po prostu rzeczywistość, tak? O tym należy pamiętać. I chciałbym trochę powiedzieć o lękach, żebyście sobie tak wyobrazili świat oczyma marketingowca. Czego on się tak naprawdę boi, marketingowiec w korporacji? Otóż on się, jak już się pewnie łatwo domyślić, w ogóle nie obawia świata zewnętrznego, tak? Jego problemy są wewnątrz, bo to nie jest tak, że jeżeli korporacja przez miesiąc czy dwa nie będzie miała dobrego marketingu, to się przestanie kręcić. W korporacji masz ustawiony biznes, myślisz kilka miesięcy naprzód, sprzedaż robi sprzedaż, to się kręci. Tak? On się obawia czego innego, on się obawia najbardziej swoich kolegów w firmy. Przede wszystkim kogo się obawia, ktoś ma jakiś pomysł, kogo się obawia marketingowiec w korporacji? To jest łatwe pytanie. No kogo się może obawiać? Szefa oczywiście, swojego CEO. Tak? To jest jakby podstawowy problem, tak? Ponieważ, dlaczego? Ponieważ ten CEO odpowiada przed tą centralą, o której mówiłem, przed tym Mordorem, tak? Jeżeli ja jako marketingowiec odwalę coś, co mi się wydaje świetne i ja jestem z tego zadowolony i moi koledzy z innych firm na konferencji mówią, zajebiste, Łukasz w ogóle, ale ekstra, ale on będzie miał z tego powodu kłopoty i jakby centrala to odnotuje jako w ogóle jakiś fuck up, złamanie polityki, coś, co nas naraża na pewne skutki, to jest moja rzeczywistość, tak? To jest to, o czym myśli korporacja. Tutaj, nawiasem mówiąc, w panelu dyskusyjnym była mowa o brandingu CEO i o tym oczywiście, co Michał Sadowski w polskich realiach świetnie realizuje. Tylko jest jeden problem. Przychodzicie do firmy i nikt wam nie pozwoli robić brandingu CEO, jeżeli on nie ma na to zezwolenia z centrali, jeżeli nie przeszedł szkolenia medialnego, jeżeli nie jest tak zwanym spokesperson. Dupa blada. Możecie więcej, możecie się przejechać na tym, ponieważ on tego może nie wiedzieć czasami. Wy mu na przykład załatwicie wywiad albo coś tam i jakby z tego problem. Czyli to jest podstawowe pytanie, jak agencja PR-owa, która się już teraz nie nazywają się PR-owymi, bo się wstydzą słusznie, jak agencja zaczyna pracować, to mówi, dobra, ale kto jest u was spokesperson, kto był media trained, tak? Oczywiście wszyscy mówimy polskim specjalistycznym językiem. Druga sprawa to jest legal, tak? Tu masz jeszcze więcej zagadnień. Już nie mówię o takich błahostkach, że oczywiście zdjęcia muszą być w swoim posiadaniu, ale to dotyczy różnych rzeczy. Masz pomysł na sondę uliczną, dobrze, ale czy my mamy zgodę od tych ludzi, którzy są, tak? W małym startupie, no co nam zrobią? Nic nam nie zrobią. Tak, najwyżej powiemy, że jeśli nie podoba ci się, że jesteś w naszym filmiku, to tam napisz do nas, to cię usuniemy. Dla korporacji to jest zagrożenie. To jest gigantyczne zagrożenie. W takich krajach starego systemu prawnego i starej demokracji, jak powiedzmy Anglia, to po prostu to jest proces i się wygrywa pieniądze w ten sposób. Następna rzecz to jest twój własny HR. Tak? Jakby grasz też jako marketingowiec we współpracy z HR-em. To, że ty masz jakieś pomysły employer brandingowe fajne, to naprawdę, tak naprawdę oni są bardziej decydentem tutaj. Tutaj występujesz, obsługujesz ten dział i ten dział musisz w pewien sposób uszczęśliwić.
No i oczywiście koledzy ze sprzedaży. Bo w korporacji to jest jakby wszystko policzone, ten biznes się kręci i od ciebie jako od marketingowca oczekuje się, że ich wesprzesz. A prawdę mówiąc, w sprzedaży jest jakby nadreprezentacja osób, ponieważ to wynika z, w pewien sposób z natury tego zawodu trochę, które mają taki prosty, dosłowny gust. Nie tam żadne wyrafinowane, zajebiste, subtelne, marketingowe, ironiczne kampanie, tylko a pierdolnijmy coś mocnego, zróbmy duże logo, żeby było takie, wiesz, ekstra, widziałem w innej firmie, powtórzmy to, u mnie w poprzedniej firmie to działało. I to jest jakby, rzeczywistość, ale od ciebie się oczekuje, że ty ich wesprzesz. Nie możesz powiedzieć, wiecie co, bo my będziemy robili fajny marketing. Nie, my będziemy robili taki marketing, żeby ta firma osiągała swoje cele, żeby to się kręciło. I jak sobie firmy z tym radzą? Stwierdziłem, że jednak nie może być przecież prezentacja zupełnie bez tekstu i chciałbym dorzucić do świata marketingu własne 3x P. Więc firmy sobie radzą za pomocą 3 rzeczy. Za pomocą planowania, za pomocą procedur i za pomocą PowerPointa. Tak? Czyli po pierwsze, w marketingu korporacji wszystko musi być zaplanowane z tych powodów, o których powiedziałem, bo często zbierasz akceptację z zewnątrz, często z tej centrali, zazwyczaj są marketing menadżerowie i PR menadżerowie regionalni, a taki kraj jak nasz, który jest na peryferiach cywilizowanego świata, z ich punktu widzenia, ma takiego PR-owca w Londynie, względnie w Paryżu, może być też jakieś niemieckie miasto, Monachium często. Tak? I jakby to wszystko musi być zaplanowane. Z tego punktu, odnieście sobie to do tego, co mówiła Dagmara o real-time marketing. Ona powiedziała tak delikatnie, gdzie jest pies pogrzebany, że musisz mieć, jak powiedziała, zwinny plan marketingowy, czyli musi być twoja marka zakładać, że masz to pole manewru. Ale uwierzcie mi, większość marek tego nie zakłada. Dlatego te korporacje tego nie robią, nie dlatego, że tam nie ma ogarniętego marketingowca, tylko dlatego po prostu, że w świadomy sposób, ze względu na te ryzyka, nikt na to nie pozwoli. Sorry. Druga rzecz, to są procedury. To też nie jest tak, nawet jeżeli masz budżet, w obrębie którego się poruszasz jako marketingowiec, jako szef marketingu, powiedzmy, korporacji, masz 1 000 000 złotych rocznie, to też nie jest tak, że ty wydasz spontanicznie ten budżet, bo ci się zmieniło zupełnie od tak. Decyzje nie są podejmowane samodzielnie i często są zatwierdzane przez osoby poza marketingiem, więc ty musisz przekonać ich. To jest dobre i złe, oczywiście, bo też czasami jakby sprawdzasz, czy twój pomysł, jeżeli on nie trafi na... nie jest w stanie przekonać ludzi ze sprzedaży, jeżeli nie jesteś w stanie przekonać swojego CEO, to być może ten pomysł nie jest aż taki zajebisty. I ostatnia rzecz, PowerPoint. Ja osobiście nie cierpię PowerPointa i walczę z nim od lat, ale prawda jest taka, że to jest świętość w firmach. I bardzo bym chciał, żeby zdechł, ale nie zdechnie. Przeżyje nas wszystkich. Nas już nie będzie, a PowerPoint będzie w jakiejś tam swojej kolejnej odsłonie. Ale to dlatego, że po prostu ten cały przepływ informacji musi być jakoś gromadzony. Tak? Firmy... korporacje podejmują, jakby potrzebują tego. Oczywiście to nie znaczy, żeby zachowywać się jak korporacja, kiedy prowadzimy startup, tak? To byłoby absurdalne. Korzystajmy z tej wolności. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to po prostu jest konieczne. I tak na koniec, ściemnione 2 minuty jeszcze zostały, to chciałbym powiedzieć, że wiecie co, zastanawiałem się nad tym, ja wiedziałem, że to, co powiem, w pewien sposób jest tą taką dużą łyżką dziegciu, oczywiście trochę prowokacyjnie, i zastanawiałem się, jak to podsumować i doszedłem do wniosku, że nie wiem, jak to podsumować, więc nie będę udawał. Myślę, że warto to po prostu trochę przemyśleć i też uwzględnić w swojej optyce i tylko zachęcałbym do tego, żeby zaczynając gdzieś pracę, bo jesteście w większości bardzo młodzi, też brać to pod uwagę, rozumieć ten kontekst tego, gdzie jestem i dlaczego tak się dzieje. Dlaczego jak ja przychodzę z moim zajebistym pomysłem, to moja szefowa, powiedzmy szefowa marketingu, nagle ma strach w oczach. I z tym strachem chciałbym was zostawić.